Egzaminy do szkół, harmonogram rekrutacji oraz zasady przeprowadzania egzaminów były tematami zapowiedzianej na godzinę 12 konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak będą wyglądać egzaminy do szkół? Wiadomo było, że egzaminy przeprowadzone zostaną później. Wywołało to wiele niepokoju wśród kandydatów. Uwagi przesyłane przez dyrektorów oraz osób pracujących w oświacie zostały wzięte pod uwagę i wynikiem tej współpracy są rozwiązania przedstawione przez ministra Piątkowskiego na wtorkowej konferencji. Uczeń dowie się, czy zdał egzamin później, pomimo to moment rozpoczęcia składania dokumentów nie ulega zmianie i nadal wyznaczony jest na dzień 15 czerwca. Jak podkreślił minister w czasie konferencji, wnioski mogą być składane w wersji elektronicznej i nie jest konieczne osobiste stawianie się w wybranej przez kandydata placówce. Podano także resztę ważnych dat. Egzaminy do szkół i harmonogramy rekrutacji. Według ministerstwa egzaminy do szkół, gdzie wymagane jest przeprowadzanie sprawdzianów wstępnych, np. sprawnościowych, będą mogłyby przeprowadzać je pomiędzy 23 czerwca a 7 lipca. Pierwszy etap ogólnej dla wszystkich rekrutacji w harmonogramie przedstawionym przez MEN będzie trwał od 15 czerwca do 10 lipca i do tego dnia konieczne jest dostarczenie, oprócz podania o przyjęcie, chociażby kopii uzyskanego świadectwa. Tutaj również zachęcano do skorzystania z elektronicznej formy dostarczenia dokumentów, tak by jak najbardziej ograniczyć konieczność wchodzenia w interakcje z osobami trzecimi oraz narażania administracji placówek na ewentualne zakażenie wirusem. Szkoły znają już terminy, wszystkie wnioski oraz podania zostaną przetworzone przez placówki i 12 sierpnia pojawić powinny się listy wstępnie zakwalifikowanych osób. Jak poinformował minister Piątkowski, wywieszone one zostaną na drzwiach szkół oraz uczelni, ale powinny zostać upublicznione także na stronach internetowych. Do dnia 18 sierpnia kandydaci zobligowani zostają do potwierdzania chęci rozpoczęcia nauki w danej placówce. Szkoły 19 sierpnia ogłoszą ostateczną listę przyjętych oraz odrzuconych osób. Przeznaczono także kilka dni na odwołanie od ewentualnej niekorzystnej decyzji, zrezygnowano jednak z możliwości naborów uzupełniających. Szkoły nieobjęte rozporządzeniem to m.in. szkoły branżowe drugiego stopnia oraz szkoły policealne. Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Następny artykuł.